Witam wszystkich serdecznie, Akwarium Amatorskie. Dzisiaj szczęśliwy dzień. Dzisiaj zakupiłem sobie podłoże do mojego akwarium, które będzie restartowane w sierpniu. Brałem dwie opcje pod uwagę. Pierwsza opcja to ziemia ogrodowa, druga opcja to podłoże wzbogacone. Jak się wszyscy domyślałem, wybrałem podłoże wzbogacone, no bo jakbym kupił w promocji ziemię ogrodową z 5 euro na 3,50, to nie skakałbym do góry. A tutaj była naprawdę korzystna cena i ta cena mnie przekonała do zakupienia tego podłoża. Jeśli chodzi o podłoże wzbogacone, to brałem z kolei dwie opcje następne, Ade i Denrelea. Wybrałem Denrelea dlatego, że w ostatni weekend ludzie z tej firmy zrobili mega promocję dla wszystkich, którzy byli zainteresowani. Przez 3 dni sprzedawali 8-litrowe worki Scapa Soil Denrelea ze 140 zł na 84 zł, więc cena niższa o 40%, do tego darmowa przesyłka na terenie Polski. Dlatego no, rzuciłem się na to jak pies na kość. Następna sprawa, chciałem to podłoże wybrać dlatego, że po prostu nie widziałem. Jak u kogoś jest takie podłoże, to proszę pisać w opisie, w komentarzach, na co zwracać uwagę i czego się wystrzegać, bo to wiadomo, że podłoże wzbogacone na początku użytkowania lubi spłatać psikusy. Ja się wprawdzie dowiedziałem paru rzeczy od producenta, jak trzeba tym po prostu zarządzać na początku, żeby to miało ręce i nogi. Ale wiadomo, jak ktoś przeżył sam, to ma inne doświadczenia niż suche fakty od producenta. Dlatego bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby pisali, jak ktoś ma takie podłoże, jak ono się sprawuje na początku i co trzeba robić. Możecie sobie odpuścić pisania, że źle kupiłeś i tak dalej, bo trudno się mówi, już będę miał takie podłoże, no jakby waliłem trochę kasy teraz, no to przecież nie zmienię sobie na ziemię ogrodową albo na jakieś inne podłoże, bo zrobiłem błąd. Nie wiem, no tak już wybrałem i tak będzie. Temat podłoża u mnie jest zakończony, kropka, koniec. Trochę zmieniłem profil mojego akwarium obecnego, dlatego że po prostu część roślin po restarcie w moim akwarium nowym nie widzę. Dlatego niektóre rośliny zostały, że tak powiem, całkiem wyrzucone. Niektóre rośliny zostały z kraju akwarium posadzone na środek, dlatego że mi na nich zależy i chciałbym na przykład mieć pogostemona w swoim składzie roślin po restarcie. Dlatego dałem go na sam środku, niech chłopak rośnie zdrowo i niech go będzie jak najwięcej. Po prostu chodzi mi o to, żeby się zaadaptował do naszej wody tutaj i żeby zaczął się rozmnażać. No po prostu no, potrzeba mi trochę więcej go i właśnie będę kładł nacisk na te rośliny, które będę chciał widzieć. No, trudno się mówi, ale nie widzę w moim akwarium moich dwóch korzonków. Po prostu są za duże dla mnie i no cóż, no będę się musiał z nimi pożegnać. W maju jadę do Polski na weselicho. Odbieram moje podłoże, które do mnie wyślą.
zakupię sobie jeszcze parę rzeczy do tego restartu i jeśli ktoś jest zainteresowany, to mogę wysłać mu albo może odebrać ode mnie gdzieś, nie wiem, na autostradzie A4, jak będę jechał do Wrocławia, albo mogę wysłać komuś z Polski te korzonki. Z prawej strony, przypomnę, to jest Anubia Lancelotta, duży korzeń, z lewej strony Anubia z baterii, mniejszy korzonek z mchem, z prawej strony też mam mech. I mówię, no chyba, że ktoś jest z Niemiec, pisać, dogadamy się. Z Niemiec mogę od razu wysłać, nawet, nie wiem, w następnym tygodniu, jak ktoś chce. No po prostu umówię uczciwie, nie będę chciał go oddać za darmo, no bo za dużo w niego pracy włożyłem i no, musiałem kupić też rośliny, które przy nim przymocowałem i tak dalej, i tak dalej. No, nie ma tak, że trzeba każdy grosz zbierać, dużo kasy się wydało i jeszcze dużo kasy przede mną do wydania, bo zamierzam sobie kupić nowe szkiełko, nową szafkę i właśnie tutaj macie Pogostemona, który tam po prostu w prawym rogu mi dogorywał spokojnie. Znaczy dogorywał, no ja wiem, no stał w miejscu, no może ciutkę podróż, ale nie dużo. No tutaj inny Pogostemon, ten niski, mi się po prostu rozpływa w wodzie, nie wiem dlaczego. Przepraszam, po prostu nie wiem, coś mi nie odpowiada, bo u mnie albo za słabe światło, albo po prostu woda, albo musi się przyzwyczaić. Trochę przycinałem ostatnio roślinki. Tutaj macie z lewej strony Micranthemum umbrosum i tutaj z prawej strony mojego Henka, którego tak fes opierniczyłem. Poobcinałem Henka i powsadzałem bardziej naprzód zamiast małego Henka, będzie duży Henk. Bocje pójdą wek. I co jeszcze dodać? No, trochę się boję tego restartu. Duże sobie nadzieje z nim wiążę. Plan w głowie jest, a co z tego planu wyjdzie, każdy wie, kto robił restart, kto robił start, to widać, ostatnio mi się tu jakieś glony pojawiły. Zmieniłem troszkę nawożenie, chyba za dużo dowaliłem. Następna sprawa, skończyło mi się karbo. I zamiast kretyn pójść do sklepu, to czekałem, jak moi teściowie przyjadą na święta. Czekałem 2 tygodnie, teraz mi dzwonią, że nie przyjadą na święta. Poszedłem do sklepu, kupiłem karbo i teraz walę potrójną dawkę karbo do akwarium. Zobaczymy, czy to dziadostwo zejdzie. No co, na dzień dzisiejszy akwarium wygląda tak. Jak mówię, no, będzie tutaj raczej taka mała rabatka ogrodowa. Nie chcę już się tam, czy to ładne, czy nieładne. No, będzie szkiełko stało i będą się rośliny rozmnażały. Tutaj mój samiec z górami. Coś, obraz mi się spierniczył teraz. Nie mogę coś podostrzyć. No ale wygląda fajnie. Co jeszcze do rybek? No rybki się trzymają, jak mówiłem już wcześniej, bocje pójdą też w podstawkę. Jeszcze nie wiem, czy jedne rybki nie pójdą w podstawkę, to wszystko. Ten czerwonogłówek nie wiem, czy nie pójdzie, albo może zobaczymy. No, w zamian za bocję mam w planach kupić inną rybkę, ale to wszystko się dowiecie. Całą operację restartu będę
dokumentowo. Wszystko będziecie mogli oglądać na moim kanale. Wszystkich zapraszam do komentarzy, do lajkowania, jak się komu podoba, do subskrypcji. I to było chyba by na tyle. Na razie, cześć.